Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy sobie tworzyć opakowanie do butelki, które może stanąć na naszym urodzinowym stole. Tak to opakowanie wygląda. Jak widzicie, zawartość w środku jest. Do stworzenia nam tego opakowania przepięknego w kolorach moich ulubionych, czyli błękitne, sepiowy, posłużyła mi urocza kolekcja Godziny Tęsknoty. Ona jest tutaj. I kartki z tej kolekcji będziecie wykorzystywać, a właściwie całą jedną kartkę. Ja sobie wybrałam tutaj taką przepiękną w kolorystyce karteczkę, ale równie dobrze może być taka kartka, taka kartka, czy taka. One wszystkie mają takie kolory sepiowo. Z całą pewnością odrobiny nici. Ja tu mam dwa rodzaje do wyboru, bo jeszcze nie wiem, które wybiorę. Będziecie potrzebowali cienkiej bibuły. Ja tu mam taką gładkę w kolorze złotym. Będziecie z niej wycinać prostokąt oraz koło. A więc musicie mieć coś do wycinania. Oprócz tego, moi drodzy, będziecie robić sobie, jeśli macie takie klapki. Klap do robienia klapek posłuży mi mój ulubiony sklep starego znaku. Potrzebujecie też kawałek dosłownie tekturki, coś do pisania, żeby zrobić etykietkę. Potrzebujecie odrobiny, moi drodzy, ścineczków, karteczek, elementów dekoracyjnych. Ja sobie tutaj wykorzystałam z pierwszej strony tej samej kolekcji, tylko dużej. Te tagusie, różne dodatki, które tu do wycinania są, między innymi takie motywy, sobie wcześniej przygotowałam do wycinania. Będzie Wam potrzebna jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie dzisiaj wykorzystamy urządzenie bądź przyrządy prędzej do lakowania. To, co Wam pokazuję, to są dwie podstawowe. Potrzebowali czegoś do podgrzania laku, czyli zapałek i jakiejś świeczuszki. Potrzebny Wam będzie również dziurkacz, zresztą nie wiem nawet, czy się to tak nazywa, urządzonko, którym będziecie mogli zrobić otwory w naszej kartce. Ja tutaj będę się posługiwała tego typu urządzeniem, ale jeśli go nie macie, to możecie wykorzystać również zwykły, tradycyjny dziurkacz. No i jeszcze jedna rzecz. Potrzebna Wam będzie wstążka. Może to być wstążka gruba, może być cienka, błyszcząca, bądź nie. Ważne jest, żeby ona była w kolorze kolekcji, z której pracujecie, z której robicie pracę. Jak widzicie, jeszcze raz, ja tu sobie utnę ten sznurek, bo strasznie długi wyszedł. Nie musi być aż taki długi. Jak widzicie, nasza zabawa polega na tym, żeby w jakiś sposób przyozdobić butelkę z alkoholem w tym wypadku. I jest to samodzielnie robione przez moją mamę nalewka wiśniowa. I to jeszcze w taki sposób, żeby właśnie ona pasowała najlepiej do nakrycia stołu i żeby nie straszyła nas swoją nie zawsze najładniejszą, a już na pewno nie do końca zgodną z tym, co jest w środku, etykietką. Jeśli macie już przygotowane materiały, to możemy zaczynać. Od czego zaczynamy? Po pierwsze, musimy sobie przygotować papier bazowy.
Jak widzieliście wcześniej, ja wykorzystuję kolekcję Godziny Tęsknoty. To jest mixmediowa kolekcja w przepięknych sepiowo-błękitnych kolorach, a więc no, mój ulubiony zestaw. Wykorzystam ten arkusz, który następnie przytnę. Chodzi mi o to, że w tej wersji on jest po prostu za długi na butelkę i będzie się na niej zawijał, co nieładnie wygląda. Dlatego odmierzę sobie tutaj około 15 cm, może nie około, tylko powiedzmy sobie 14,5. I do tego rozmiaru tą kartkę przytnę. 14,5 cm. To jest wysokość karteczki. Również trochę zetnę, jeśli chodzi o jej szerokość. Tak. Bo zobaczcie, proszę, teraz taka przycięta kartka, jeśli sięgnę po moją butelkę, cały czas staram się Wam nie pokazywać, jakiej firmy jest ten butelek. Chodzi o to, żeby nie była za wysoka, żeby nam tu nie wystawała, bo zrobi się taki nieładny kołnierz, ani też, żeby nie była za mała. Czyli musimy dopasować wysokość tej naszej kartki do tej wysokości butelki przed tym zgięciem. Kiedy już mamy to zrobione, to kolejną czynnością, do jakiej musimy przystąpić, znowu nam będzie potrzebna linijka, jest odmierzenie miejsca na dziurki. I teraz tak, 1,5 cm, odwracam sobie kartkę na drugą stronę, jak widzicie. Ja tu trochę przesunę, żeby mieć więcej miejsca. To na razie nie jest potrzebne. 1,5 cm od brzegu każdego odmierzam sobie. Od tego brzegu wzdłuż butelki. Chodzi o to, żeby nie było za blisko brzegu, bo jeśli będzie za blisko, to dziurki, które tu będziemy wycinać, widzicie, tutaj 1,5 cm już mam odmierzone, to dziurki, które będziemy sobie wycinać, po prostu łatwiej się nam rozerwą. Nie możemy też zrobić oczywiście na środku tych dziurek, no bo wtedy nie będzie to ładnie wyglądało. I teraz odmierzam sobie również tutaj 1,5 cm i później powiedzmy sobie co 2 cm zaznaczam miejsce na dziurki. Ok? Widzicie? Chodzi też o to, żeby tutaj te dziurki, pierwsza i ostatnia, również nie wypadały na samym brzegu, bo oczywiście każdy papier nam się wtedy przetnie, a to nie o to chodzi. No i znowu zaznaczamy 1,5 cm tu, 1,5 cm tutaj, tak? Odmierzyliśmy sobie, zaznaczamy linię i na tej linii zaczynamy. Tu mieliśmy 1,5, prawda, z tej strony, czyli tutaj 1,5 cm. I później już co 2 cm będziemy sobie zaznaczać te linie. To jest 15, 13, 11 i tak dalej. Aż do tej ostatniej. Zaznaczyliśmy po drugiej stronie, jak widzicie, mam nadzieję, że to widać, tak? Zaznaczyliśmy sobie tutaj ołóweczkiem, gdzie będą nasze dziurki. I teraz przy pomocy tego urządzonka, jeśli go nie macie, to przy pomocy na przykład dziurkacza wycinamy tutaj otwory. Gdybyście chcieli, to można jeszcze oczywiście je ponitować. Natomiast umówmy się, to nie jest na tyle trwała dekoracja, żeby tutaj te nity wstawiać. Wydaje mi się, że zrobienie otworu w ten sposób w zupełności wystarczy. Ja sobie mocno naciskam, troszkę kręcę kartką. I w ten sposób mam, uzyskuję sobie otwory. Widzicie? Troszeczkę pokręciłam, otwory są już uzyskane, żebyście nie czekali na ten efekt, aż skończę przycinanie i wiercenie wszystkich otworów, to tu już dla Was mam przygotowaną wcześniej kartelunię z otworami. Ona tak wygląda po lewej, tu są miejsca, gdzie robiłam otwory. Tu jest z kolei nasza główna, czyli prawa strona. Teraz na tej stronie będę potrzebowała nazwę tej naszej nalewki bądź innego trunku, który tam w środku się znajduje.
Warto więc przyciąć sobie kawałek takiej oto karteluni. I znowu muszę sięgnąć po moją gilotynkę. Przycinamy sobie nie za dużą. Pamiętajcie o tym, ja tu ją przycinam na 8 cm. Nie większą, dlatego że jeśli ona będzie za wielka, to po prostu będzie się zawijała na naszej butelce i będzie nieczytelna. Dlatego nie może być za szeroka, żeby po prostu było widać to, co jest na niej napisane. Będzie to nalewka wiśniowa, więc ja sobie to napiszę. Nalewka. Oczywiście możecie taką etykietkę także wydrukować, napisać bardziej wymyślnym krojem pisma. Ja się staram najładniej, jak potrafię. Mam nadzieję, że jest to dość ładnie. I taką etykietkę już sobie tutaj przygotowałam. Zanim jednak przejdę do tej etykietki, chciałabym do tego papieru podkleić koszulkę. Koszulka to jest ten element, który sprawia, że nasza kartka, którą owinę butelkę, nie będzie tutaj miała takiej dziury, takiej przerwy, a więc nie będzie widać, co tam jest w środku. Koszulka nam zapewnia to, że pod spodem będzie się znajdowało o, taki kawałek bibułkowego papieru, który będzie stanowił jednocześnie tło naszego gorsetu. Żeby to osiągnąć, potrzebujemy przykleić naszą bibułkę. Znowu odwracam kartkę na drugą stronę. Smaruję klejem. Uwaga, smaruję za naszymi wyciętymi kropkami. Nie przed, tylko za, w kierunku środka naszej karteczki. Tak? Smaruję bibułkę i ją tutaj doklejam. Jak widzicie, ja mam sobie tutaj już wcześniej do rozmiaru tej naszej karteluni z większego arkusza przycięła. Zobaczcie, co tu się dzieje. Mamy przyklejoną bibułkę z jednej strony. I na razie na tym poprzestaniemy, bo najpierw będziemy chcieli troszeczkę zawiązać tej naszej cudownej karteluni. Uwaga. Kładziemy sobie ją tutaj, zobaczcie. Dzięki temu, że nie przyklejamy niczego do butelki, a tylko zawiązujemy, widzicie? Mamy ten efekt, i widać tutaj, gdzie jest przyklejona nasza bibułka, mamy ten efekt miły, że naszą koszulkę będziemy mogli w każdej chwili zdjąć i zawiązać od nowa. No ale zanim to nastąpi, to ja sobie może pomogę troszeczkę, żeby mi ta koszulka nie spadała. Potrzebne nożyczki na moment. Zawiążę sobie to moje opakowanie na tej butelce. To będzie taka na razie robocza kokardka. Ja ją za chwilę zdejmę i usunę i nie będzie problemu. Chodzi o to, żeby nam się nie suwała za bardzo ta nasza praca. Teraz zastanówmy się, gdzie chcemy mieć kokardkę. Ja proponuję, żeby gorsetowe wiązanie zrobić na górze. Można też na dole. Jeśli na górze, to zaczynamy od dołu. Czyli zaczynamy od tej tutaj dziurki na samym dole, od tego wiązania. Ja celowo wybrałam dzisiaj taką taśmę, która jest dość gruba, ale za to jest dwustronnie ładna. W związku z tym ona będzie dobrze wyglądała i tu zawiązana. Oczywiście ona ma kilka metrów tutaj przyciętych, jest dość długa, ponieważ wychodzę z założenia, że lepiej ją później skrócić, niż miałoby mi tej tasiemki pięknej, błękitnej zabraknąć. Dopasowałam ją oczywiście kolorem do mojego papieru. Teraz co zrobiłam? Przewlekłam na dole, jak widzicie, tą wstążkę. Postaram się mniej więcej równo wąsy dać, jeszcze troszkę, tak żeby to wiązanie było na środku mojej wstążki, plus minus oczywiście. Skoro już mam je na środku i zobaczcie, z obydwu stron ta wstążka wchodzi od spodu, przepraszam, to teraz postaram się znowu tą prawą wstążeczkę przeciągnąć przez lewą dziurkę. Uwaga, przeciągamy przez lewą dziureczkę. Chodź tu dziureczko, chodź, 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 kici, kici, jest. Pierwszy, że tak powiem, gorsetowy
Szewek jest. Nie dociągam jeszcze do końca, bo jeśli to zrobię, to będzie mi trudno przewlec z drugiej strony moją dziureczkę, przez dziureczkę, a tego bym nie chciała. No więc znowu tutaj sobie przetykam, no i znowu gorsetowo zawiązuję. Teraz mamy już kolejną gorsetową dziureczkę. Uwaga, uwaga, gdzie ty tu jesteś? Jesteś, kochana, chodź tutaj. No, kici, kici. No, gdzież ty tu, moja miła dziureczko, się skryłaś? Jest nasza dziureczka. No i teraz kolejny raz, kolejna dziureczka. Oczywiście im większe zrobicie odstępy w robieniu dziurek, tym rzadsze będzie to gorsetowe wiązanie. To już zależy od Was. Jeśli cieńsza albo bardziej cienka będzie wstążka, też to wiązanie będzie troszkę inne, prawda? To zależy tak naprawdę tylko i wyłącznie od Was, od tego, jak się Wam będzie podobało. Ja sobie wymyśliłam takie. No i spróbujemy, jak to nam dalej pójdzie. Przesuwam trochę ten sznurek, który tu mi trzyma całą konstrukcję wyżej. A ona już nie powinna spaść, ale niech sobie ten sznurek jeszcze tu na końcu będzie. I znowu wiążę. Kiedyś mówili, krawaty wiążę, usuwam ciążę. Nie zupełnie o to chodzi. Dobrze. I wiążemy znowu gorsetowym, tak zwanym ściegiem. Kolejne dziureczki. Jestem mniej więcej w połowie, prawda? Widzicie to, prawda? Że mniej więcej w połowie jestem. W ten sposób moja butelka zyskuje bardzo dekoracyjny tył. A koszulka ma to do siebie, że jeśli na przykład trunek w środku nam się skończy, będziemy mogli przenieść tą koszulkę na inną butelkę albo ponownie ją do czegoś zupełnie innego wykorzystać. Na pewno postawiona na stole będzie ładnie sobie współgrała z resztą dekoracji i nie będzie straszyła tutaj nalepkami ze sklepu, szczególnie jeśli by wprowadzały one w błąd co do zawartości tego, co tam w środeczku mamy. Jak widzicie, całkiem sporo tej wstążki tutaj daje, ale zobaczcie, że ta wstążka, ona nam troszeczkę znika, że tak powiem, w sensie takim, że tutaj ten gorsecik zawiązywany jednak trochę tej wstążki zużywa. Musicie o tym pamiętać, żeby nie przyciąć wstążki za krótko, no bo jak się w połowie wiązania zorientujecie, że wstążki jest za mało, to jedyne, co można zrobić, to ją wyjąć, no i wiązać jeszcze raz. Nie wiem, czy bym chciała, tak? Chyba nie. Więc dlatego od razu Was ostrzegam, że lepiej uciąć więcej wstążki i sobie związać ją na spokojnie. Dobra. No i teraz rzutem na taśmę, ostatnie uszko. Ewentualnie to uszko można wzmocnić nitem, bo ono jest najmocniej pracujące, tak? To właśnie nasze uszko. No i teraz z drugiej strony zawiązujemy również. O, no chodź tu, trochę nam się zwinęła. Odprostujemy trochę tą wstążkę, żeby taki ładniejszy sznyt był. Dobra. I w ten sposób mam już, jak widzicie, to mogę sznureczek zdjąć, zawiązaną naszą gorsetową buteleczkę. Oczywiście wiążę jej jeszcze przepiękną kokardę. Tutaj. No bo co to za gorset bez kokardy, widzicie? Oczywiście mogę też obciąć te nasze tutaj wąsy, no bo umówmy się, aż takie długie mi nie są potrzebne, te wąsy. W ten sposób z tyłu moja butelka wygląda już elegancko. Zapytacie, co z przodem? Jeśli chodzi o przód, to mamy przygotowaną etykietkę i tą etykietkę trzeba tu nakleić. Możemy nakleić przy pomocy kleju lub taśmy dwustronnej, co wolicie. Wszystko jednak jedno, czy nakleję to przy pomocy taśmy dwustronnej, czy przy pomocy kleju. I tak znowu mi się przyda mój sznureczek, po to, żeby mocniej przez chwilę docisnąć tą... Możecie też użyć gumki oczywiście,
docisnąć tą karteczkę, żeby ten klej zdążył złapać. Ja specjalnie robię to, kochani, już dopiero na butelce z prostej przyczyny, żeby nie było tego problemu, że jak przykleję na płasko, a potem dopiero wrzucę tą naklejkę, to nam mi pręży, bo jest już ten kawałek, ten moment usztywniony. Moim zdaniem jest już oznaczona, więc tą pierwszą część mamy zrobioną. Teraz możemy się zastanowić, jakie ozdóbki tutaj byśmy sobie dołożyli i co. Ja tu troszeczkę sobie powycinałam, niewiele, też z tej samej kolekcji, natomiast z dużego arkusza, tego 30×30, bo tak sobie pomyślałam, że jeśli dokleję taki piękny front, to ta butelka zyska na urodzie. I to teraz też zrobię. Doklejam jej te piękne fronty. Oczywiście to również oznacza, że będę musiała troszeczkę o tutaj przytrzymać, żeby mi złapały i na tej półokrągłej buteleczce były. Widzicie? No bo umówmy się, sama ta nalewka wiśniowa, sama ta kartka zbyt piękna nie jest. No ale jak już ją mamy, no to spróbujmy ją czymś udekorować. Ja sobie tu przygotowałam wcześniej różnego rodzaju małe elementy, które teraz wykorzystam, czyli wycięłam po prostu. No i wykorzystuję sobie taki cudny tak z tej samej kolekcji do tego, żeby tutaj o sobie gdzieś go przykleić. Teraz znowu zjadę trochę moim sznureczkiem, żeby znowu on gdzieś tu przytrzymał tego taga i pozwolił mu się przykleić, bo inaczej to, no widzicie, ucieka, pręży. Chodź tutaj, tagu jeden, niedobry, nie pręż, nie uciekaj. Dobra, przyklejamy go na okrągło. Bardzo mi się też podobają tu różne takie elementy zwierzęce tego typu. Zobaczcie, jaki piękny jest ta ćmoluch jakiś tutaj. Myślę, że on tu będzie świetnie pasował, ale przykleję go tylko na środeczku, to znaczy przykleję mu tylko brzuszek. Skrzydełka będą sobie luzem. Tu jak widać jest wycięty z tej części okładkowej naszej kolekcji. O, i teraz już go mamy. Robi się coraz ciekawiej, prawda? Coraz więcej się na tej części dzieje. Oczywiście możecie przykleić tak, jak wam się to żywnie podoba. Niekoniecznie trzeba robić to dokładnie tak samo, jak ja to zrobiłam. Możecie też wymyślić zupełnie inne swoje ozdoby. Ja tu patrzę, czy coś jeszcze mam wyciętego, ale chyba wyciętego nie. Ewentualnie musiałabym coś wyciąć. Dobrze, to może za chwilę. Najważniejsze jednak jest to, że jak już macie przyciętą tą naszą część, zasznurowaną, przyciętą, nałożoną, to teraz trochę by wypadało ją ozdobić. Ja do tego celu użyję jednej z rzeczy, które bardzo lubię, to znaczy mojego ulubionego splasza w kolorze stare złoto. Uwaga, teraz odkręcam. Mam nadzieję, że nie słyszeliście trzasku, to były moje zęby. Można szczotką, ja sobie pozwolę popacać tym pędzlem. I zrobić taki ładny do tego wzorek. Na tym błękicie on wygląda po prostu absurdalnie pięknie. I zanim przejdziemy dalej, zobaczcie, ta butelka powoli już nabiera luku, to będę chciała zawiązać jej tą część, zakryć tą część, tą, która jest przy kapselku i która jest no, niezbyt piękna, no i też kolorystycznie niezbyt pasująca. W tym celu z tej oto wcześniej już posiadanej bibuły, którą tu widzicie, wycinamy sobie kółko. To moje kółko, które już wcześniej przygotowałam, ma, moi drodzy, średnicę około 20 cm, więc całkiem sporo. Kółko zakładam na łebek butelki, tak? I zawijam. Tak powinno to być zawinięte. Pokażę wam w tą stronę. Mam nadzieję, że widzicie.
Teraz tą część, żeby nam nie uciekła, zawiążę przy pomocy sznurka. Tylko nie wiem, czy tego sznurka, czy białego sznurka. Poczekajcie chwileczkę, sprawdzę sobie, który będzie ładniejszy. Który będzie mi lepiej pasował. Może jednak niech sobie będzie biały sznurek. Znowu go troszeczkę więcej muszę uciąć, żeby nie było za mało. I sznurek zawijam na tym łebku butelki kilkukrotnie. Zawiązuję, jak widzicie. Widzicie? Mam nadzieję, że widzicie wszystko. Widzicie? I teraz może zrobię sobie z niego pęczek jakiś. Nie tylko na raz, tylko sobie zrobię na dwa. I teraz, żeby wyglądało bardzo, bardzo profesjonalnie, bardzo dojrzale, ten sznureczek trzymający chyba już mogę zdjąć, to butelkę zalakuję. Położę ją tutaj, żebyście widzieli, co ja tutaj zawiązałam. Mam nadzieję, że widzicie. No i teraz pozwolę sobie, moi drodzy, pobawić się troszeczkę, a mianowicie przygotowałam dla Was i dla siebie lak. Nie wiem, czy często z niego korzystacie, czy też nie. Lak mi się czasami przydaje do junk journali. Jak wiecie, kiedyś lakiem, no tak, ale zapałek to chyba nie mam ekstra. Sygnowane były listy i to zabezpieczało przed tym, że nikt tych listów nie czytał, no bo pieczęć lakowa złamana, od razu było widać, że ktoś tam w tym grzebał. Natomiast dzisiaj głównie dekoracyjnie będziemy go używać, tego laku. Ja mam taką piękną referentkę z liściami miłorzębu. Nie wiem, czy Wam się podoba, czy nie. Ja byłam nią zachwycona. A tu mam w kilku kolorach lak. Jak widzicie, lak mam w kolorze białym, srebrnym, złotym, turkusowym i innym. No i właśnie zastanawiam się, który będzie mi najbardziej pasował. Póki co wybieram sobie ciemno-niebieski. Wkładam lak na łyżeczkę i następnie ten lak muszę roztopić. Mam nadzieję, że to też widzicie, że ten lak mi się tutaj rozgrzewa. Hej, no laku, co tak wolno Ci to idzie? Troszkę to trwa niestety, jak widzę, to rozgrzewanie tego laku. Nie wiedziałam, że tak długo, a może to zależy od laku, bo poprzednie laki, które rozgrzewałam, szły troszkę szybciej. No, grzeje nam się, grzeje ten lak, grzeje, 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 grzeje. Halo. No już prawie. Pewnie zapytacie mnie, oczywiście już nam zgasło przy okazji, czy tylko butelki z nalewkami. Ja bardzo często wino w ten sposób ozdabiam i dekoruję. I lubię tak ozdobione butelki, szczególnie jeśli... O, przepraszam Was. Chyba nie umiem zapalić zapałki, haha. Szczególnie jeśli te ozdoby są właśnie w kolorze nakrycia stołu. Dobrze, udało się. Jeszcze raz sobie zapalimy świeczuszkę. No i jeszcze przez chwilę spróbujemy ten lak pogrzać. Nie wiem, czy już jest wystarczająco płynny, czy jeszcze nie. No jest taka dosyć relaksująca zabawa, bym powiedziała. Musi być dość mocno płynny, w sensie takim, że jeśli nie będzie, no to będzie trudno nam go tu sobie nalać. Teraz, jak widzicie, nalewam go. Staram się, żeby mi za bardzo nie ściekł był. No, chyba trochę mało tego laku. Spróbujemy jeszcze troszkę roztopić, żeby było więcej. No, roztapiaj się szybko, bo jak mi ten zastygnie, to będzie skucha. Tu coś się pali, jakiś mały pożar wywołałam. Coś tam musiało skapnąć i się, że tak powiem, brzydko jara. No, tu lak się pięknie rozpływa, jak widzicie. Jest taki ciemno-niebieski, w bardzo ładnym kolorze. Znowu mi się rozpaliło coś, jakieś ognisko to rozpalam, czy coś. Dobrze, że nie mam czujników dymu, bo by poleciało. Tu
Tu już prawie mi się stopił ten mój lak. Już niewiele zostało. Oczywiście można też zrobić sobie kilka kolorów i w ten sposób mieć taki cudownie cieniowany lak, wiecie. No ale aż taka zdolna to chyba nie jestem, przynajmniej nie tym razem. Łyżeczkę tu kładę i teraz moją referentką spróbuję zrobić stempel taki. O, o, proszę bardzo. I tym sposobem mam zalakowaną nie tylko butelkę, która jest, przepraszam Was, ale trochę mi tu łapkę parzy. Nie tylko butelkę, która jest opakowana, ale jednocześnie butelkę, która jak widzicie jest też zalokowana. Żeby otworzyć, no to teoretycznie przynajmniej powinniśmy zerwać pieczęć. Ta pieczęć za chwilę ostygnie. Tak wygląda butelka z przodu. Tak natomiast wygląda butelka, którą tu mamy od tyłu, zawiązana w przepiękną naszą koszulkę. I tak jak Wam mówiłam, koszulkę oczywiście możemy zdjąć w każdej chwili, przełożyć na inną butelkę. Myślę, że tak zapakowana, no też ma swój urok. Oczywiście możecie ją jeszcze dalej udekorować dalszymi elementami i wycinankami, natomiast na pewno nie widać w tej chwili, co tam jest w środku, ale też i po czym ta butelka była. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam się spodobał. Zapraszam do naśladowania.